Miasta w stanie mienia gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2021 roku, dokument na druku 1407-1. Czy są jakieś pytania? Nie widzę, zatem czy możemy zapisać w protokole, że komisja zapoznała się z informacją o stanie mienia gminy Lublin. Jeśli tak, bardzo proszę o taką adnotację. I przejdziemy do drugiego punktu dotyczącego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lublin za 2021 rok. Dokument na druku 1411-1. Czy tutaj są jakieś pytania? Również nie widzę. A, bardzo proszę. Myślałem, że przejdzie. Ja mam przed sobą, ale czytałam i chciałabym zapytać, jaka jest realizacja, jeśli chodzi o te projekty budżetu obywatelskiego, bo nie wszystkie są zrealizowane. Nie widzę pana dyrektora Urosia, ale są dyrektorzy niektórych wydziałów. Głównie chodzi mi o te inżynieryjne, a więc te, które nie zostały zrealizowane. Dlaczego? Bo widzę je w tych zmianach budżetowych. Niektóre, jeśli chodzi o zielony budżet, który także nie do końca został zrealizowany, myśl pierwotnych założeń do budżetu, bo zmiany później wiemy, są przeprowadzane. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny Bielak. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca, panie dyrektorze. Ja mam pytanie, w jakim procencie, ja to już pytałem na poprzedniej komisji, został zrealizowany budżet, ale chcę wiedzieć konkretnie, jakie inwestycje nie zostały wykonane i na jaką sumę rezerwa celowa z rad dzielnic nie została wykorzystana, chcę wiedzieć, i konkretnie ile pieniędzy z budżetu obywatelskiego nie zostało wykorzystane, czyli zadania, które za tym stoją, zadania, które nie zostały wykonane. I chciałbym to dokładnie wiedzieć. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi państwa. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jeśli chodzi o budżet obywatelski, plan ogółem na 2021 rok wynosił 13 903 000. W części bieżącej były to 3 892 000, w części majątkowej 10 milionów złotych. Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego na koniec roku wyniosła niespełna 9 milionów złotych, to jest 65%. Niezrealizowanie budżetu jest to kwota 4 900 000 złotych. Wydatki bieżące zostały zrealizowane na kwotę 2 800 000, wydatki majątkowe na 6 400 000 złotych. Jeśli chodzi o zadania, które nie zostały zrealizowane, powiem tylko o tych może większych, głównych kwotach, które wpływają na tą kwotę, na tą kwotę różnicy pomiędzy wykonaniem a planem. Jest to budowa ścieżki rowerowej przy Alei Solidarności wjazdem do stacji obsługi przy PZMocie. Tu kwota wydatków majątkowych zaplanowana w 2021 roku było to 487 tysięcy złotych. W listopadzie 2021 roku, pod koniec roku, rozpoczęto realizację tego zadania. Zakończenie robót budowlanych planowane jest, tak, zadanie jest praktycznie zrealizowane. Zakończenie robót budowlanych zgodnie z umową zaplanowane zostało do 30 maja. Wydatki na wykonanie, dokończenie realizacji tego zadania, wydatki na zapłacenie za roboty wykonane częściowo w 2021 roku i w 2022 roku zostały zaplanowane w budżecie 2022 roku. Kolejną pozycją jest ścieżka rowerowa w Alei Warszawskiej, pierwszy etap. Tutaj w związku z budową zatoki autobusowej przy Alei Warszawskiej w ramach budżetu obywatelskiego 8 edycja, utworzenie bardzo, nazwa tego zadania to utworzenie bardzo potrzebnego przystanku miejskiego na Rogatce Warszawskiej.
konieczne było wprowadzenie zmian projektowych i wydłużenie terminu opracowania dokumentacji tego, realizacji tego zadania do 31, do końca kwartału 2022 roku. Zadanie również zaplanowane jest do realizacji w 2022 roku. Kolejną pozycją, jeśli chodzi o wydatki majątkowe niezrealizowane, to jest modernizacja i przebudowa placu zabaw w przedszkolu nr 5 przy ulicy Spokojnej 13, połączona z realizacją projektu budowy schodów. To jest drugi rok trwa. Tak, ale 18 października 2021 roku udało się podpisać umowę z wykonawcą na wykonanie nowego placu zabaw wraz z ogrodzeniem i budową schodów prowadzących do ogrodu przedszkolnego na Chmurę Poborową. Jest dokładnie kwota 200, to jest kwota taka, jak został ten plan, prawda, niezrealizowany, 270 994 zł 84 grosze. Z terminem realizacji również marzec 22 rok, zadanie również ujęte jest w budżecie miasta na 22 rok. Kolejną pozycją jest Centrum Aktywności Sportowej Bronowice, drugi etap. Jest kwota 350 tysięcy, która nie została zrealizowana. Tutaj również pod koniec roku, 27 października, podpisano umowę na budowę oświetlenia przez Zespole Szkół Budowlanych przy ulicy Słowiczej na kwotę 337 tysięcy złotych, więc tutaj jest mała oszczędność. Z terminem realizacji również marzec 2022 roku. Zadanie również ujęte jest, będzie realizowane i ujęte jest w budżecie na 2022 rok. Kolejne zadanie jest sygnał od nowa. Jest to rzeczywiście zadanie w ramach budżetu obywatelskiego trzeciej edycji. Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ulicy Zębożyckiej. Tutaj kwota zaplanowana to tylko 104 tysiące złotych, natomiast to zadanie wykonano dokumentację. Mamy nadzieję, że przystąpimy do realizacji teraz tego zadania. Nowy kosztorys, jeśli chodzi o realizację, to 2 miliony 750. Macie Państwo w zmianach dotyczących wieloletniej prognozy finansowej. Proponujemy dołożenie miliona złotych, miliona 70 tysięcy złotych do tego zadania, tak aby kwota zaplanowana odpowiadała wartości tego kosztorysu. I będziemy się starali o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Tam w wysokości 33% możemy uzyskać dotację w wysokości 33% wydatków kwalifikowanych na to zadanie. Kolejnym zadaniem jest boisko wysokich lotów. Tutaj kwota 514-515 tysięcy. Tutaj również w listopadzie 2021 roku zawarto umowę na rewitalizację tego boiska sportowego piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 31 na kwotę 435 tysięcy, więc to jest też oszczędność, będzie 80 tysięcy złotych. Z terminem realizacji marzec zadanie również ujęte jest w budżecie miasta. Kolejną kwotą jest kwota 290 tysięcy złotych na profesjonalne boisko do piłki koszykowej na Węglinie. Realizacja w okresie 2021 roku, przeprowadzono procedurę przetargową w lutym, w lutym 2022 roku podpisano umowę na wykonanie realizacji tego zadania. Kwota wykonawstwa 278 tysięcy złotych. Tutaj termin realizacji bodajże czerwiec 2022 rok. Zadanie również ujęte jest w budżecie na 2022 rok. Tutaj kwota też niewykonania 944 tysiące, ale zadanie planowane jest do realizacji. Chodzi o zadanie Lubin przeciw zanieczyszczeniom powietrza. To zadanie zostało podzielone na dwa etapy, na dwa rejony, rejon pierwszy, rejon drugi. Nie ma wykonania, ale nasadzenia w rejonie pierwszym zostały zrealizowane w ramach projektu budowa parku przy ulicy Zabiecowej, bo to kwota 300
62 tysiące, czyli tą część zrealizowano, a na drugą część przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę na nasadzenia 829 drzew. To jest tyle chyba z tych większych. Jedno zadanie jeszcze tutaj. Zadanie, które nie zostało zrealizowane, to zakupie montaż latarni ulicznych do oświetlenia ulicy Hajdowskiej, Zadębiej i Jadmacznej, ale tutaj również zadanie realizowane przez Zarząd Dróg i Mostów w dniu 15 października. Również podpisano umowę z wyłonionym wykonawcą, bo to zostało przeprowadzone po raz drugi. Kwota to jest dokładnie ta, która została niewykorzystana, 281,670. Chodzi tutaj o montaż 5 latarni przy ulicy Kasprowicza oraz w ulicy Jarmarcznej od Kasprowicza. To jest 13 latarni. Termin realizacji zadania został określony na 15 czerwca 2022 roku. Dobrze, dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pani Przewodnicząca Jadwiga. Ja chciałam po tych informacjach jeszcze dopytać o pewne sprawy, ponieważ doskonale pamiętam, jeśli chodzi o to przedszkole numer 5, bo to jest niejako filia z przedszkola z kolei Racławickich. Jaki jest powód? Bo ten projekt powinien być zrealizowany już dużo wcześniej. To jest jedno, jeśli chodzi o te ścieżki, ścieżka rowerowa przez Aleje Warszawskie. Rozumiem, że może potrzeba zmiany projektu. Aleja Solidarności też dokładnie znam, bo jeśli chodzi o ten projekt. Natomiast moje pytanie zasadnicze jest takie. Czy te projekty, które są realizowane, przypisane minionemu rokowi, czyli 2021, realizowane są, będą, mam nadzieję, że będą zrealizowane, o czym zresztą Pan powiedział, są wliczone wartościowo do budżetu tych 0,5%, które ustawowo jesteśmy zobowiązani przekazać na budżet obywatelski. To jest pytanie pierwsze. Pytanie drugie. Proszę mnie przekonać jako radną, dlaczego jednak, skoro zdecydowanie takie dyskusje odbyły się na sesjach rady, na komisjach, że nie dokładamy do projektu. Jeśli chodzi o ten projekt Sygnał od Nowa, dokładamy 1 000 000 zł. To już jest trzeci etap i ten projekt realizowany jest chyba co najmniej już 4 albo 5 lat, więc czy rzeczywiście łamiemy zasadę i będziemy, bo ja jestem w komisji tej w sprawie projektów obywatelskich, więc chciałabym wiedzieć, jakie jest stanowisko między innymi także Pani Skarbnik, bo Pan reprezentuje Panią Skarbnik. Czy możemy patrzeć, nie widząc przekroczeń, które wartości projektów, które są składane? Bo ja rozumiem jakieś tam minimalne granice, ale jeśli chodzi o dokładanie po milionie i więcej, to dojdziemy do takiej oto sytuacji, że nie będziemy w stanie na bieżąco realizować budżetu obywatelskiego, bo będziemy dokładać, bo będziemy realizować zaległe. Ja mam nadzieję, że już te zaległości to jest minimum. A jak się okazuje, jednak to minimum nie jest. I chciałabym usłyszeć, jaka jest możliwość, szansa rozwiązania, ile lat potrzebujemy, rok, dwa, nie wyobrażam sobie, że więcej, żeby wyjść na taką ścieżkę, która będzie ścieżką zaczynającą budżet obywatelski w danym roku budżetowym od zera, czyli mamy wszystkie zrealizowane projekty. No bo to jest takie przerzucanie, ale najważniejsze moje pytanie, czy te 12 milionów 500 tysięcy, to w tym także te
wliczone są te projekty, które realizujemy z lat poprzednich. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana radnego, później poproszę o wspólną odpowiedź. Dziękuję, szanowna pani przewodnicząca. Ja nawiążę do wypowiedzi i jeśli jest to możliwe, to może nie w dniu dzisiejszym, bo nie oczekuję takiej wiedzy, ale przyglądając się kolejnym etapom projektu budżetu obywatelskiego, chciałbym zaznaczyć, że akurat wokół sygnału samego obiektu tych projektów rzeczywiście było kilka. I muszę powiedzieć, że z zażenowaniem przyglądałem się kilka lat temu, w jaki sposób prowadzono politykę, żeby tych projektów fizycznie nie zobaczyć. Niestety ja jako reprezentant między innymi dzielnicy 10 tak to mogę odebrać. Być może się mylę, ale to wyprostujcie mnie państwo, bo tych projektów było poskładanych naprawdę wiele i wykonanie okazuje się, że wcale tak wysokie nie jest. Choć sporo prawdy w tym, co zostało powiedziane o przekroczeniu kolejnych projektów jest. Ja tego absolutnie nie neguję. Natomiast gdybym mógł poprosić, to bardzo chętnie takie zestawienie bym otrzymał. Czyli w danym roku był taki i taki projekt złożony, a realizacja nastąpiła w tym i w tym roku i to w takim i w takim zakresie. Bo ja już nie jestem w stanie zliczyć rzeczywiście tych projektów, które dotyczyły tegoż obiektu i tego, co zostało zrealizowane. Bardzo serdecznie bym o to prosił, bo to, szanowni państwo, gdzieś od 2014 czy 2015 roku, jak się zaczęło, to już tyle lat trwa. Projektów było poskładanych bardzo dużo. Nie wiem, na jaką sumaryczną kwotę udało się to zrealizować. Później dochodzi do sytuacji, o której pani przewodnicząca powiedziała, czyli patrząc kompleksowo na zadanie, można by powiedzieć, że niestety nie mieści się w tych widełkach, ale wydaje mi się, przynajmniej na tyle, co się orientuje, że to zostało już jakby zsumowane w całość. Może tak jest, może tak nie jest. Ale milion mamy dokładać. Ja rozumiem, tylko chodzi o to, pani przewodnicząca, że nawet ja jako reprezentant 10 nie jestem w stanie ocenić na przestrzeni tych, nie wiem, 6 lat czy więcej, ile projektów zostało złożonych, na jaką kwotę i co zostało rzeczywiście zrobione. O taką informację serdecznie bym poprosił. Nie ukrywam, że w swojej wypowiedzi pani przewodnicząca odnoszę się od razu do zmian, które są wpisane w WPF-ie, do kwoty, która tutaj przed chwilą padła. Więc gdybym mógł takie zestawienie poprosić do najbliższego czwartku, to być może nie musiałbym się wypowiadać w punkcie zmiany dotyczące WPF. Natomiast chcę jeszcze zaznaczyć, że jeśli dochodzi po raz kolejny do sytuacji, że kwota zarezerwowana w budżecie miasta po raz kolejny nie jest wykorzystywana, a projektów zaległych mamy wystarczająco wiele, to ja po prostu nie jestem w stanie tego zrozumieć, bo przy tych środkach zaoszczędzonych przecież spokojnie mogliśmy zrealizować to, co było zaległe, jeśli nie jesteśmy w stanie przebić się przez przygotowania do ogłoszenia przetargu z RCP. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pani przewodnicząca. Ja mam wielką prośbę do wszystkich, którzy zajmują się tymi projektami technicznymi, mówiąc inżynieryjnymi, panie dyrektorze, do państwa wydziału między innymi i do tych wydziałów także. Szkoda, że nie ma nikogo ze sportu, powinien być, ale może będzie na komisji budżetowej, nie wyobrażam sobie, że nie. Żebyśmy jednak analizowali, brali pod uwagę fakt trudności realizacji zadania. Ustawodawca wyraźnie powiedział, są prace nad zmianami. Na razie jest informacja nad zmianami tej litery prawa, jeśli chodzi o ustawę, żeby ustawodawca mówi o cyklu rocznym. I to jest sens, i to jest założenie, tak mówi prawo. To dlaczego nadal jest tak? Gdzie jest problem? Czy my przyjmujemy do realizacji projekty, które z góry
przewiduje się, że nie będą zrealizowane w ciągu roku, czy nie wiem, jaki powód. Chciałabym, bardzo bym prosiła, żeby wreszcie było tak. Złożone są projekty, wybrane, określona wartość i te projekty są realizowane. Jeżeli projekt jest, który wymaga procesu projektowego, który jak wiemy trwa, nawet i taki mniejszy, drobny, trwa często rok albo i więcej, no to spróbujmy jakoś zastanowić się, co z tym zrobić. Czy to w ogóle jest definicja projektu budżetowego, budżetu obywatelskiego, bo ustawodawca wyraźnie mówi, że jest, to są projekty takie, które zgłaszają mieszkańcy, które widzą wokół siebie potrzebę zrealizowania tych pomysłów i one mają być zrealizowane w ciągu roku. A tymczasem my mamy problemy, jak słyszę, zmiana projektów, zmiana, prawda, w ogóle, nowy projekt, nowe jakieś spojrzenie, nowe wartości szacunkowe. No nie może tak być. Jeżeli istnieje problem, usiądźmy, porozmawiajmy i znajdźmy rozwiązanie. Być może problem nadal jest w tym, o czym wiele razy mówię. W zeszłym roku również byłam z kolegą radnym Piotrem Popielem w komisji i zwracaliśmy uwagę na wartość, bo tak było ustalone, żeby nie wchodzić w taką sytuację, że my opiniujemy projekty i ogłaszamy do realizacji takie, które i tak mamy świadomość i wiemy, że później trzeba będzie dołożyć 50% czy więcej. No nie, skończmy z tym. Jeżeli sytuacja zdarza się, bo taka się zdarzyła w tym minionym roku, jeśli chodzi o materiały, o koszty tych inżynieryjnych zadań, one niejako wynikły z tego, iż nikt z nas, jak również poszczególne wydziały czy pani skarbnik nie przewidziała, że tak wzrosną ceny materiałów, godzin pracy i tak dalej. No ale na miły Bóg, musimy jednak jakieś rozwiązanie znaleźć i doprowadzić do sytuacji takiej, żeby mieszkańcy także, bo ja naprawdę już nie jestem w stanie tłumaczyć się. Ale głosuje się budżet. Budżet, no głosujemy. Dlaczego zadania z budżetu obywatelskiego nie są realizowane? Kto zna niektórych członków Rady Dzielnicy Sławinek, to dobrze wie. Sprawa ścieżki. To nie jest tak, że proszę Państwa, ja tylko przyjęłam budżet, ale później mam dziesiątki telefonów, pytań i tak naprawdę pytania są nie do kancelarii, do pana prezydenta, do wydziału, choć też są, ale przede wszystkim do radnych. Ja takie przynajmniej mam. I muszę się tłumaczyć, muszę wyjaśniać, dlaczego są takie, a nie inne sytuacje. Także dziękuję bardzo. Ale chcę usłyszeć odnośnie tych wartości i przenoszenia i realizacji tych projektów. Myślę, że pan dyrektor odpowie. Dobrze, teraz bardzo proszę pan radny Bielak, później pan radny. Dziękuję bardzo. Później szanowni państwo. Sadowski, pan przewodniczący. Szanowni państwo, jak się zastanawiam, bo państwo głosujecie budżet co roku i mówicie, że kłamiecie, że mówicie, że my nie głosujemy za. Nie kłamiemy. Przepraszam. Proszę mi przypomnieć, za rozbudową szkoły na Fenim. Ile, panie dyrektorze, w ubiegłym roku pieniędzy zostało wydanych na Fenim? Zero. Więc, jeżeli się rozpoczyna roboty w grudniu i wy państwo mówicie i się cieszycie, że głosujecie budżet, to pani szanowna Jadwigo Mach, to ma pani budżet. Na kolanie głosujecie, bo wam darzą zmiany, powyrzucacie, które są rozsądne, poprawki radni, co dają. Dlaczego? Bo są to, jeżeli mamy doświadczenia i mamy kosztorys... A nigdy na kolanach nie głosowałeś. Proszę, 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 jesteśmy w punkcie po tym radnym. Ja nie mówię o budżetu. Bardzo proszę, jeżeli głosujecie budżet, nie wiecie co, i on nie jest realizowany, to jaką świadomość macie teraz, co zagłosowaliście w tym roku? Na Felinie zagłosowaliście 20 milionów, już z 20 milionów zostało 12. Ciekawy jestem, to, że nikt możecie wciskać, że inną metodą, panie radny, dobrze, bo
tematu proszę, do tematu proszę wrócić. Przechodzę do tematu. I Freider mówił konkretnie. Projekt jest robiony, kosztorys jest robiony, podpisują się inspektorzy nadzoru i są odbiory regularne, a że są podwyżki cen materiałów budowlanych i innych, to wiemy wszyscy. To, o którym pani Adiga Mach mówi o drobnych sprawach, nie mówimy, bo wiadomo, że czy ścieżka rowerowa, czy powiedzmy własności terenu, z tym zawsze były problemy i będą urzędnicy sobie muszą z tym radzić. Natomiast inwestycje większe jak są, to one powinny być realizowane. Dlaczego? Wiem i państwo pewno radni... Radno, bardzo proszę do konkretów odnoszących się do sprawozdania z badania budżetu. Wiecie państwo, że często jest tak, że usłyszałem opinię przy końcu października, żeby już dyrektorzy zostawiali pieniądze, bo pieśnie nie ma kasy. Że inwestycje się... I z reguły wiem, że jeżeli rady dzielnicy je wykonają czegoś... Panie radny, konkretnie proszę. To później pani Jadziu i budżet obywatelski, to nie jest realizowane. I za, ja już to dawno zaobserwowałem. Kolego radny, ostatek dyrektora. Panie przewodniczący, głos ma w tej chwili pan radny Biela. Bardzo proszę, to szybciej skończyć. Trzeba się zastanowić i powiedzieć prawdę, że głosowanie roczne budżetu niewiele już pokazuje, bo tych zmian jest masę w trakcie roku i będzie coraz więcej, bo była pandemia. Panie radny, my właśnie mówimy o sprawozdaniu z wykonania budżetu. Proszę do pana. Ja mówię, że no, nie, no, odpowiadał panu sobie. Nie jest wykonywany i będzie jeszcze gorzej, bo ja nie widzę tu perspektyw jakichś zmian na lepsze. Dziękuję. Bardzo proszę, pani radna Suchanowska. Dziękuję, pani przewodnicząca, ale ja bym prosiła, żeby pani wszystkich tak upominała. Ja bardzo proszę, a nie tylko radnego Bielaka. Wszystkich jak odpłynął. A to mnie. Jeżeli ja się wypowiadam. Przerywacie. To jest, ja uważam, że pani celowo to robi, żeby wyprowadzić, prawda, z tematu radnego i ja zauważyłam, że to nagminnie się wykonuje w stosunku do radnych opcji z PiS-u, tak. A nie traktuje się radnych. To jest tak ubocznie odwodzę tych pomysłów, co pani przed chwilą wypowiadała. Chciałabym zapytać pana dyrektora o budżet. Chodzi mi głównie o realizację ulicy Wiejskiej, która była w budżecie. W tym roku jest w połowie realizowana. To jest ulica, przy której przystają samochody osobowe przyjeżdżające z każdej okazji, w każde święta na cmentarz, czyli to w sumie jest reprezentacyjna ulica jakby Lublina. I jest realizowana w tym roku w połowie tylko. Skąd ten pomysł? Wiem, że to kolega złożył, radny Markul złożył do budżetu taki wniosek. Co mi się bardzo nie podoba, bo jeżeli w ubiegłym roku miały być środki finansowe na całe wykonanie ulicy, to dlaczego w tym roku tylko pół? Z opóźnieniem i pół. To jest jedna rzecz, to jest jedna sprawa. Że on to zrobił. Tamtędy się nie da przejechać po prostu. Na Poniwodzie nie ma ulic do przejazdu. Ani ulica Poniwoda, główna ulica, którą jeżdżą autobusy, jest w rozsypce, dosłownie w rozsypce. Tak samo ulica Wiejska, powybijane dziury. Okropna ulica, okropna ulica. I w tym momencie proszę mi dać odpowiedź, dlaczego nie została wykonana ta ulica w ubiegłym roku. Na co poszły środki finansowe z tej ulicy? Bo jeżeli na coś poszły, to proszę teraz przywrócić te środki i wykonać całą ulicę w tym roku. Przy okazji rozpoczęcia robót, lada moment. Połowę. Następnie ulica Zana. Zana to jest, znieśliście możliwość rozpędzenia pojazdu do 30 km, tam jest zakaz 30 i więcej nie można przejechać. No dajcie spokój. Co z Zana? Ja chcę wiedzieć, dlaczego nie ma środków finansowych na tak ważne ulice w mieście.
Wiejska jest małą ulicą, ale to jest ulica reprezentacyjna, co chodzi o przyjazd mieszkańców z Lublina i spoza Lublina na cmentarze. Na cmentarze. Proszę mi odpowiedzieć, będziemy, ja oświadczam, że będziemy pilnować budżetu w tej chwili. Ja nie odzywałam się na temat budowy ulic bardzo długo, ale to, co się teraz dzieje, te przekładki budżetowe, to jest nierealny budżet. To jest albo niedoszacowanie, albo kombinowanie z jednego zadania, przerzucanie na drugie zadanie i niewykonywanie tego pierwszego. To jest po prostu jakieś coś nierealnego. Ale to jest wasz budżet, bo ja za tym budżetem nie głosowałam. I teraz mówię głośno. Cieszę się, że nie głosowałam. Bo jeżeli się nie dotrzymuje słowa, jeżeli się tworzy coś fikcyjnego, no to w tej chwili wychodzi tak, jak wychodzi. Proszę odpowiedzieć na temat tych dwóch ulic. Co z tymi dwoma ulicami? Dziękuję. Bardzo proszę, pan przewodniczący Sadowski, później pan radny Wyszłowicz, później pan przewodniczący Markowicz. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Od takiej ogólnej tezy, że budżet się składa z dwóch stron, strony wydatkowej i dochodowej. Jeżeli samorządom jest obcinane są dochody, to trudno jest realizować inwestycje przy zwiększonych kosztach. Śmieć polityka. Oczywiście trzeba politycznie walić. Nie społecznie, bo politycznie. Ale mi pan na poprzedniej komisji powiedział, że były... Bardzo proszę, przepraszam, głos ma pan przewodniczący Sadowski. Dziękuję bardzo. A po stronie kosztów, bo że przychody były wyższe, to koszty wzrastały geometrycznie. To taka górna uwaga, natomiast kwestie budżetu obywatelskiego, no bo mam wrażenie, że trochę odcinamy się od historii. Ja jestem przynajmniej w tej kadencji młodym, starszym radnym, ale mam dobrą pamięć i pamiętam, jak się rodził, w jakich bólach budżet obywatelski, nie tylko w Lublinie, ale przecież w innych samorządach, łączyliśmy się jako samorządowcy i jako mieszkańcy tych procedur i jakie były projekty zgłaszane. Pamiętacie wszyscy, że finansowaliśmy jako miasto również projekty związane z przygotowaniem dokumentacji, bo jak będzie już dokumentacja, no to będzie wykonane i tam projektów, które opierały się o dokumentację, czy na przygotowanie dokumentacji pieniądze zostały, poszły na półkę i dalej tam leżą w postaci tychże dokumentacji. Natomiast przykład, bo też się interesowałem kwestiami tych projektów, jeżeli chodzi o stadion Sygnału, no tam już z chwilą, kiedy to było składane, to one chyba lekko były niedoszacowane. Natomiast biorąc pod uwagę, że 6 lat upłynęło od czasu, 6, 5, 4 od czasu ich zgłaszania, no dzisiaj sytuacja rynkowa jest taka, jaka jest. I ten milion, dołożenie do tej inwestycji jest po prostu racjonalnym działaniem, zakładając, że jednak w trosce o właśnie spełnienie obietnic czy zobowiązania, które miasto na siebie przyjęło w stosunku do mieszkańców głosujących na te projekty powinno być wykonane i dzisiaj nie możemy abstrahować od sytuacji, w której koszty wykonania wykonawcze tak wzrosły. No, mamy przykład z ostatniej sesji nadzwyczajnej. 16 milionów, ten sam obiekt na 36 milionów, czyli ponad 120% wzrostu kosztów. Uzasadnienie, dlaczego tyle tam. Szanowni Państwo, ja przypomnę, tak jak obiecałam Pani Radnej Cichanowskiej, proszę, żebyśmy się trzymali już tam, zmierzam do konkluzji. Więc wydaje się, że po prostu powinniśmy te projekty zamknąć i jakby zakończyć tą sprawę i przecież regulaminy budżetu obywatelskiego ewoluują w dobrym kierunku, że samej dokumentacji nie realizujemy, że teraz jest większa jakby kontrola nad kosztorysowaniem tych projektów złożonych i są odsyłane projekty autorom do poprawy, jeżeli one są nierealistyczne, ale nie wiemy, co będzie za rok z kosztami, tak? Dzisiaj
te projekty, które wpłynęły, nie wiadomo, czy będą realizowane za tą kwotę w roku następnym. I tu podzielam prośbę pana radnego Piotra Popiela, żeby przygotować takie zestawienie z jednej strony zakres rzeczowy tych projektów obywatelskich, które na ten obszar, czy na ten stadion był złożony, co wykonano, jakby co zostało do wykonania, co będzie, mówiąc kolokwialnie, skonsumowane tymi 2 milionami, które są, jaki zakres rzeczowy tych projektów zostanie skonsumowany 2 milionami, które są zaproponowane na to zadanie inwestycyjne. Dziękuję bardzo, bardzo proszę pana radnego odpowiedzieć i później pan przewodniczący Bartosz. Dziękuję pani przewodnicząca, szanowni państwo. Kolega Rogeniusz bardzo mocno w swojej wypowiedziach podkreśla kwestie związane z Felinem. Ja go doskonale rozumiem. Natomiast... Ale przy każdym punkcie. Że ja nie głosuję za budżetem, że nie masz szkody. Ja tego nie neguję, no, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Absolutnie. I opluwali mnie. Natomiast chciałbym poprosić o wykonanie zestawienia, które odnosiłoby się do wydatków inwestycyjnych w odniesieniu do różnych naszych dzielnic, bo widzę wielką dysproporcję. Być może się mylę, ale nie ukrywam, że Wrocław, jak zwykle w 2021 roku, był bardzo słabo dofinansowany, choć nie ukrywam, że wielkim sukcesem, bo nawet nie wiem, latach było wykonanie remontu ulicy Naukowskiej za 1,2 miliona złotych i tak na dobrą sprawę to tyle, bo nawet projekt, który nawet sama przebudował boiska, to była zdecydowanie wcześniejsza sprawa. Zatem w odniesieniu do takich prostych zestawień, które mam przed sobą, że powiedzmy na terenie dzielnicy Wrocław zamieszkuje 15 tysięcy osób, chciałbym poprosić o informację, jak to się ma w stosunku do innych porównywalnych dzielnic. Niech mi ktoś wyprowadzi, pani przewodnicząca, z takiego błędu, że akurat Wrocław jest super dofinansowany. No, chciałbym w to wierzyć, ale wydaje mi się, że po raz kolejny niestety to mieszkańcy Wrocławia są, że tak powiem, ofiarą rządów prezydenta Krzysztofa Żuka, bo inaczej już tego nazwać nie mogę. Po tylu latach doskonale wiem, co zostało zrobione, a co też nie. Nie oczekuję tej informacji, pani przewodnicząca, w dniu dzisiejszym. No, z chęcią na czas sesji, jak można, albo na innej komisji, no chociażby na środę, to były. Jest jeszcze komisja budżetowa, na przykład. Tak, ale już nie jestem jej członkiem, choć nie ukrywam, że ubolewam. Jeszcze, wiem, dzięki. Natomiast odnośnie sygnału, to jeszcze pani przewodnicząca, przepraszam, nie wypowiedziałem. Oprócz zestawienia, tego prostego, tam jeszcze jest jeden projekt. Zaraz za płotem. Przepraszam za sformułowanie, ale dokładnie tak jest. Miał być plac zabaw dla dzieci i to już lat temu bodajże 3. Pani prezydent Rada Stepanik Kuśmierzak wypowiedziała się kiedyś na sesji Rady Miasta, jest to w stosownym protokole, że pierwszym, czy jednym z pierwszych projektów, które znajdą dofinansowanie w roku ubiegłym z tych projektów zaległych, to właśnie będzie rozpoczęcie budowy tegoż placu. Oczywiście to się nie stało. Zatem serdecznie poproszę o udzielenie informacji, jaki był koszt, co wchodziło w skład tego zadania i dlaczego to nie zostało wykonane w roku poprzednim. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo prosimy o przygotowanie tego zestawienia. Bardzo proszę, głos ma pan przewodniczący Bartosz Markuł. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Zostałem wywołany do odpowiedzi, więc chciałem pani radnej odpowiedzieć na temat ulicy Wiejskiej. Ale ciebie i ja. Pani przewodnicząca, bardzo proszę, bardzo nie odpowiadam. Szanowni państwo, nie krzyczymy. Jeżeli państwo się nie uspokoicie, zaraz zarządzę przerwę. No. Proszę odpowiedź na pytanie, szanowni państwo. Pani przewodnicząca, albo pani panuje, niech się nie uspokoicie. Dziękujemy. Ja bym dopuszczać do tego, żeby nie... Obraża raz, ten raz. Pan ma wyobraża. Szanowni państwo, naprawdę. Podważa nasz autorytet. A to nie zawarło się godzinie. Ja nie mam miasta.
Rozumiem, że tutaj te pytania bilateralne zostały już rozwikłane. Bardzo proszę Państwo Dyrektorów o odpowiedź na pytanie Państwa Radnych. Tak? A bardzo proszę. Ja bym chciał dopytać, bo Pan Radny Bielak miał okazję powiedzieć na początku, że kłamaliśmy. Chciałbym, żeby wyjaśnić, nagrywa się teraz do kamery, chciałbym wyjaśnić, co skłamaliśmy. To, że to i mogę odpowiedzieć Pani Przewodniczącemu. Chętnie nie odpowiem. Panowie, ale ustaliliśmy, że rozmowy bilateralne. No to powiem Panu Radnemu, że jeżeli się budżet głosuje i jeżeli z budżetu nie ma złotówki wydanej, to chyba jest nie fair wobec mieszkańców, bo jak można dziecku powiedzieć małemu 5-letniemu, że mu dasz ciastka, jak mu mówisz, że dasz, a za chwilę zabierasz. Nie, czyli tak samo i mieszkańcom. To, że jest budżet głosowany, nie ma żadnego znaczenia w grudniu, jeżeli są przez cały rok zmiany tak duże, tak potężne, że się wywraca w 30 czy w 40% budżetu. Nie widzę, że jest to praca na budżet. Panie Dyrektorze, bardzo proszę, jeżeli mogłabym. Wobec Pana to skończyć. Pani Przewodnicząca, jeszcze dać mi głos. Bardzo proszę. Dziękuję. Dlaczego Pan się tak oburza? Szanowni Państwo, nie. Jeżeli mamy pytanie do radnego, to absolutnie nie jest ważne. Jeżeli się mówi kłamali w stosunku do budżetu, dlaczego Pana tak to oburza? Jeżeli się ludziom obiecuje i ludzie czekają na realizację zadania, czekają rok, czekają drugi rok, czekają trzeci rok i co, robi się pół ulicy? To są kpiny jakieś. I każdy budżet, co, nie kłamie? Nie okłamuje ludzi? Proszę mi odpowiedzieć, czy taki budżet okłamuje się? Ja bardzo przepraszam, ale to nie są pytania, nie jesteście na dyskusji tutaj dwustronnej. Panie Dyrektorze, bardzo proszę o odpowiedź na pytania, które się pojawiły. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, może zacznę od ulicy Zana. Już wielokrotnie było powiedziane, że ulica Zana nie da się zrobić przysłowiowego remontu, czyli przywrócenia stanu istniejącego. Ulicę Zana trzeba przybudować. Są wnioski środowiska rowerowego o wykonanie ścieżek rowerowych. Również trzeba zmienić organizację ruchu. W niektórych miejscach mamy przykład, na przykład odcinka w rejonie ulicy Krasińskiego. Zadanie to będzie kosztowało kilkanaście milionów złotych. No to w zależności od przyjęcia rozwiązania, bo oczywiście, jeżeli przyjmiemy rozwiązanie, które już było stosowane na kilku ulicach, że sfrezujemy warstwy bitumiczne, że zrobimy nowe warstwy bitumiczne, to może już teraz być kilkadziesiąt po tym okresie, gdzie mamy przez dwa miesiące wojnę. Dlatego zabrakło po prostu najzwyczajniej dochodów miasta, żeby to zadanie znalazło się w budżecie, ale z drugiej strony jest to typowe zadanie, które powinno być zgłoszone i dofinansowane ze środków europejskich. No, to jest ważne zadanie, ważne komunikacyjnie i tutaj na pewno w następnym okresie programowania, jeżeli ruszą środki europejskie, to zadanie przez miasto będzie zgłoszone, bo to jest ważne zadanie i tutaj w tej dzielnicy jest kręgosłupem układu komunikacyjnego i teoretycznie jedną ulicą, która oprócz Nadbystrzyckiej czy Głębokiej pozostała tutaj w tak stanie. To tyle o ulicy Zana. Ulica Wiejska, no to już tutaj pan radny powiedział, Zarząd Dróg Mostów, którego jestem przedstawicielem, realizuje te zadania. Mamy zadanie w tym roku w budżecie, ten odcinek od Malczewskiego do Koryznowej. Zrobiliśmy przetarg jak najwcześniej. Oferta była bardzo korzystna, wykonawca przygotował dokumentację i chyba dzisiaj albo jutro, dzisiaj już rozpoczął prace przygotowawcze i po weekendzie majowym przystąpi do ruchu bitumicznego i ten odcinek będzie wyremontowany. Na dalszym odcinku oczywiście drobinki, które tam pojawiają się, zostaną naprawione w ramach prac bieżącego utrzymania. Pytanie radnej pani Marku, które wyjaśniłem odnośnie tych trzech zadań, których zarząd nie zrealizowano, to tu przyczyny są w sprawozdaniu opisane, dlaczego z budżetu obywatelskiego tych trzech zadań nie wykonaliśmy, także, ale one są w tej chwili realizowane, dwa, także to jedno też na Warszawskiej, już będzie dokumentacja z budżetu obywatelskiego, też będzie realizowane i one zostaną zrealizowane i będą ogółowi mieszkańców służyły. Ja dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.
Dziękuję. Krzysztof Głowski, Fundacja Wolności. Jeden komentarz i dwa pytania. Komentarz do tych informacji o realizacji budżetu obywatelskiego, bo tutaj były wątpliwości, to zwrócę uwagę, że te 0,5% wydatków, które idzie na budżet obywatelski, to są jakby te środki, które muszą być w danym roku, a oprócz tego prezydent jeszcze w budżecie dodaje różne projekty, które w poprzednich latach nie były realizowane. Gdyby z tej puli, ze sprawozdania z wykonania budżetu objąć te projekty z poprzednich lat, no to wykonanie jakby kwotowe budżetu obywatelskiego, które powinno być w 2021 roku, to jest tam niespełna chyba 70%. To jest tak mniej więcej średnia co roku tak wychodzi, że tyle udaje się zrealizować. Natomiast dwa pytania do sprawozdania z wykonania budżetu. Pierwsze to pytanie, o ile były większe wpływy z udziału gminy i powiatów w podatku PIT od tego, ile zaplanowano w uchwale budżetowej? I drugie pytanie, ze sprawozdania wynika, że oszczędności w dziale administracja publiczna Urząd Miasta Lublin w stosunku do projektu budżetu to są około 23 miliony złotych oszczędności. I pytanie, skąd się wzięły tak duże, jak mi się wydaje, tak duże oszczędności, no pogratulować, ale pytanie, skąd tak duże oszczędności tutaj w tych wydatkach na chyba utrzymanie Urzędu Miasta, tak funkcjonowanie? Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi, jeśli można. Tak, jeśli chodzi o szkołę 52, to rzeczywiście na realizację tego zadania została zaplanowana kwota 12 milionów złotych. Nie została ona wykorzystana, natomiast prace zostały rozpoczęte pod koniec października bodajże ubiegłego roku. Pamiętamy wszyscy, że mieliśmy problemy z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej. Wykonawca dokumentacji projektowej, który został wykonany w 2020 roku, nie zrealizował tego zadania. Rozwiązaliśmy umowę i zmieniliśmy formułę realizacji tego zadania z zaprojektu i następnego przetargu, który miał się odbyć na wykonawstwo, na formułę zaprojektu i wybuduj. W marcu 2021 roku zawarto umowę na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawca miał pół roku na opracowanie tej dokumentacji. Rzeczywiście w ciągu tych 6 miesięcy opracował dokumentację i pod koniec roku rzeczywiście przekazaliśmy mu plan budowy i rozpoczął prace inwestycyjne. Oczywiście szkoła na Felinie jest szkołą, nikt tego nie kwestionuje. Rozbudowa tej szkoły jest potrzebną i mam nadzieję, że ona w 2023 roku się zakończy po tych przygodach, które mieliśmy z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej. Jeśli chodzi o budżet obywatelski, to tak, budżet w kolejnym roku planuje się w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym. Jest to kwota 0,5% wydatków, które zostały zrealizowane w roku poprzednim. I taka też kwota została zaplanowana, taka też kwota jest planowana do wiadomości. W oparciu o tą kwotę później przeprowadzone jest całe postępowanie dotyczące wyboru projektu w ramach budżetu obywatelskiego. Kwota ta jest kwotą na dany rok i dotyczy danej edycji budżetu obywatelskiego. Jeśli następuje jakieś zwiększenia zadań, które są przyjęte do realizacji, staramy się te kwoty zwiększać i wprowadzać cyklicznie projekty, które nie zostały zrealizowane w latach poprzednich. Taką listę tych projektów oczywiście przygotujemy i przekażemy Państwu radę. To jak wspomniałem, kwota niewykonania budżetu obywatelskiego w roku 2021 to była kwota ponad 4 miliony złotych, natomiast jak odczytałem realizację tych wszystkich projektów, które nie zostały zrealizowane, one są zaplanowane do realizacji w 2022 roku. Takie środki zostały na tych zadaniach ujęte i one powiększają tą kwotę, czyli są niejako dołożone, nie angażują kwoty, która jest przeznaczona na daną edycję budżetu obywatelskiego.
Jeśli chodzi o sygnał, no to rzeczywiście to zadanie jest takie wieloetapowe. W 2020 roku bodajże został zrealizowany drugi etap tego zadania. Rzeczywiście tam kwota poniesiona na realizację tego zadania to było 1 845 000 zł, o ile się nie byle wykonano wtedy przebudowę boiska, mur oporowy, wilkochwyty i monitoring. Teraz to była edycja bodajże druga. Teraz chcieliśmy przejść do realizacji zakresu rzeczowego z trzeciej edycji budżetu obywatelskiego. Rzeczywiście ta kwota proponowana Państwu radnym jest troszeczkę większa. No jest to 1 000 000 zł większa, tak? Ale pojawiła się szansa, żebyśmy otrzymali dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i taką aplikację, taki wniosek zamierzamy złożyć do Ministerstwa Sportu o pozyskanie dodatkowych środków na realizację tego zadania. Więc mamy nadzieję, że ostatecznie ten zwiększony wydatek zostanie pokryty ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa. Mamy tam, będziemy się tam starali o 33% dofinansowania. Jedno zdanie uzupełniające i odpowiedź tak lub nie, czyli jak zrozumiałam, czy dobrze zrozumiałam, że te zadania, które Pan wymienił, te większe, mówiąc kolokwialnie, ponad 4 miliony złotych, one nie wchodzą w tą sumę 12,5, która z ustawy wynika, nie. Tylko plus, tak. Plus, dziękuję. Tak. W planie teraz mamy 17,5 milionów, tak? Czyli to jest kwota właśnie po dodaniu tych wydatków, które nie zostały zrealizowane i ona ją, tak jak mówiliśmy, powiększa tą kwotę. Jeśli chodzi o te duże zadanie i dokładanie i realizowanie, oczywiście w cyklu rocznym, tak, to zgoda z Pani Radna ma oczywiście tutaj rację. My też preferowalibyśmy zadania, które są możliwe do realizacji w cyklu rocznym. Ja nie mogę tutaj odpowiadać, jeśli chodzi o ten proces inwestycyjny. Natomiast no, zdaję sobie też sprawę z tego, że on jest dosyć złożony i na to wpływają różne czynniki, tak? Wpływają na to czynniki takie, o których tutaj była mowa, czyli ubytki te w dochodach, ale też czynniki po stronie od nas niezależnych, jeśli chodzi o wybór wykonawcy. Zadań, napotykamy na różne przeszkody. Czasami są to sprawy, które wymagają uregulowania jakichś tam prawnych, więc na pewno postaramy się dołożyć tutaj, dokonamy wszelkich starań, żeby realizacja tych zadań przebiegała zgodnie z planem. Natomiast no, na niektóre rzeczy nie mamy rzeczywiście wpływu, ponieważ są one niezależne od nas. Jeśli chodzi o regulamin budżetu obywatelskiego, to rzeczywiście, jeśli będzie on Państwu radnym przedkładany, bo jest to regulamin, który Państwo zatwierdzacie, rzeczywiście można rozpocząć dyskusję na tym, żeby priorytetem były te zadania, które są możliwe do zrealizowania w trakcie roku. Natomiast no, na początku tej drogi, tego procesu inwestycyjnego, no nie zawsze da się określić, tak? Czy te zadania da się zrealizować w tym cyklu rocznym, bo wiemy, to jest organizm żywy, realizacja inwestycji, skąd też tyle przeniesień pomiędzy tymi zadaniami, że ten budżet, w szczególności budżet inwestycyjny, cały czas żyje i on no, ewoluuje cały czas. Staramy się te zmiany na bieżąco korygować, aby realizacja tego budżetu inwestycyjnego, w szczególności była jak najbardziej pełna, jak największa. Tylko dodam, że to ustawodawca narzuci literę prawa, która mówi, że jest to cykl roczny, tylko no, problemy takie, o których między innymi Pan mówił, istnieją, ale musimy jednak no, zrobić wszystko, żeby nie było tego kumulowania, bo jeżeli będą te informacje, jeśli mogę prosić jeszcze o informacje, czy poza tymi, które Pan wymienił, projektami, są jeszcze, które kolokwialnie mówiąc są do zrealizowania, a wybrane w poprzednich latach. Pan dyrektor powiedział, że przygotuje taki zestaw. Tak, przygotujemy takie zestawienie i Państwu przyjrzę. Dziękuję. Dobrze, dziękuję serdecznie. Czy ktoś jeszcze chciałby coś dodać? Tak, proszę. Pan Przewodniczący Sadowski.
Przewodnicząca, ja chciałem tylko uściślić, panie dyrektorze, bo z przepisów prawa wynika, że samorząd ma obowiązek zaplanowania 0,5% z wykonania. Tą kategorią się posługujemy, czyli zaplanowania w następnym budżecie, czy w projekcie budżetu, 0,5% z wykonania roku poprzedniego. Tak? I to jest kategoria, do której odnosimy wielkość budżetu obywatelskiego, a nie faktyczne jego wykonanie. Tak, tak, no, no. Oczywiście. Czyli tak zwane dokładamy. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan Krzysztof Głowski jeszcze poprosił o głos. Tak, ja chciałem poprosić o odpowiedzi na moje pytanie. Jeśli chodzi o wykonanie, czy administracja publiczna, niewykonanie wynika głównie z niezrealizowania zadania inwestycyjnego, które dotyczy budowy budynków przy ulicy Leszczyńskiego. Tam była zaplanowana kwota 23 miliony złotych i ona, podobnie jak miało to miejsce przy szkole podstawowej nr 52, nie została wykorzystana. Natomiast wykonawca realizacji inwestycji został wybrany. Realizacja bodajże opiewa na kwotę, realizacja tego zadania opiewa na kwotę bodajże 83 milionów złotych. Ma być ona zrealizowana do 2024 chyba roku, jeśli dobrze pamiętam. Jeśli chodzi o PIT-y, no to tak, to w 2021 roku no, nie zostaliśmy zaskoczeni też żadnymi zmianami podatkowymi, więc generalnie ta realizacja PIT-u przebiegała prawidłowo, tylko musimy mieć na uwadze również to, że ten wzrost odnosimy do roku 2020, który był rokiem no, szczególnie dla nas trudnym, tak? Bo ja mam tutaj takie zestawienie i wracając nawet do roku 2019, jeśli chodzi o dochody z PIT-u, otrzymaliśmy 539 milionów złotych, prawda? I analizując historycznie wpływy z PIT-u, co roku osiągaliśmy wpływy rzędu 8% większe niż w roku poprzednim. Tak to miało miejsce od roku 2013. Średni wzrost udziału w PIT-ie w tych latach możemy oszacować na około 8%. Natomiast w roku 2020 no, przyszło załamanie. Tak, w 2019 roku, pod koniec roku mieliśmy wprowadzone zmiany podatkowe, które zarzutowały na dochody samorządów z tego tytułu i tutaj zanotowaliśmy spadek dochodów z PIT-u w stosunku do 2019 roku o kwotę 20 milionów złotych, tak? Czyli nałożyły się na to dwa czynniki. Zmiany podatkowe i ubytki związane z pandemią. Generalnie, jeśli szacujemy, że wpływy zwiększały się nam o około 8% co roku, straciliśmy, możemy powiedzieć, że na wpływach w PIT-ie w związku ze zmianami podatkowymi straciliśmy około 43 miliony złotych, tak to szacujemy, natomiast w samym PIT-ie ubytki związane z pandemią była to kwota rzędu 19 milionów złotych, tak? I teraz planując w oparciu o ten wskaźnik 8%, do czego byliśmy upoważnieni, jeśli rzeczywiście te wpływy historyczne tak się kształtowały, to możemy przyjąć, że w 2021 roku powinniśmy otrzymać około 630 milionów, prawda? To było realne, gdyby nie to, co nas spotkało w roku 2020. Oczywiście nie tylko nas, ale i wszystkie samorządy. Więc rzeczywiście w stosunku do tej kwoty otrzymaliśmy mniejsze wpływy. Było to 594 miliony złotych, bo wpływy w roku 2021 były stosunkowo wysokie w stosunku do roku 2020, który był rokiem słabym, wzrosło o kwotę 80 milionów, prawda? Ale to musimy mieć na uwadze to, o czym mówię, że rok 2020 był tym rokiem wyjątkowym, wszyscy mamy tego świadomość. I dalej idąc tym tokiem rozumowania, jeśli chodzi o rok 2022, tutaj wpływy zaprognozowane przez Ministerstwo Finansów są na poziomie 511 milionów złotych, czyli widzimy,
że jeśli chodzi o wpływy w 2020 roku, cofnęliśmy się do okresu sprzed roku 2019, tak? Przypomnę, że w roku 2019 mieliśmy 539, w roku 2020 mieliśmy 519, teraz mamy w 2020 roku, drugim roku 511 milionów. A idąc tym tokiem rozumowania, jakie były potencjalne wpływy z tytułu udziału w podatku w PIT, gdyby nie zmiany dokonane w systemie podatkowym pod koniec 2019 roku, no i nie pandemia i również nie zmiany, które teraz nas dotykają nas od roku 2022, jeśli chodzi o Polski Ład, wpływy te mogłyby oscylować w granicach 640 milionów złotych, tak? Czyli widzimy 641 milionów, ten nasz szacunek w stosunku do 511 milionów, które dostaliśmy w zagadnieniu z Ministerstwa Finansów, no to ta różnica to jest 130 milionów złotych. Oczywiście dostaliśmy rekompensatę, pewną kwotę rekompensaty tych dochodów, 83 miliony złotych. To było 83 miliony złotych. Jednorazowe straty? 130 milionów. Szacujemy te straty na około 130 milionów złotych. Dostaliśmy rekompensatę w wysokości 80 milionów. Ale w tym roku, panie dyrektorze, bo za rok już nie. Mówimy o roku 2022, tak? Bo tylko ta subwencja uzupełniająca, czyli to, co się pojawiało w przestrzeni, mówimy 8 miliardów. Także tak sprawa wygląda, jeśli chodzi o udział w podatku dochodowym od osób prawnych. Czyli ile wpływy za 2021 były wyższe od uchwały budżetowej? W 2021 roku planowaliśmy na początku roku wpływy 548 milionów złotych. Widzieliśmy dobrą realizację tych wpływów i pod koniec roku zwiększyliśmy te dochody o około 36 milionów do kwoty 584 miliony. Ostatecznie zostały zrealizowane w wysokości 594 milionów, czyli o niecałe 9 milionów więcej niż zaplanowaliśmy po korekcie. A różnica w wydatkach wobec tego? Ale to było 80 na koniec 19. Nie, ale z przeznaczeniem na... Wydatki planujemy do dochodu, to był koniec 21, tak? Subwencje to, które otrzymaliśmy pod koniec 2021 roku. 2021 roku samorządy miały dowolność, jeśli chodzi o ich wydatkowanie, mogły wydać ją w 2021 roku. My zdecydowaliśmy się, wiedząc i szacując, że taki będzie ubytek w PIT-ie w 2022 roku, zostawiliśmy tą kwotę na rachunku, przeznaczając ją na wydatki 2022 roku. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan przewodniczący Sanocki. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja tylko dopowiem, bo zmiany te podatkowe wprowadziły zmianę reguły i zasady. Mianowicie to, co pan dyrektor powiedział, w 2021 roku dostaliśmy 36 milionów, bo były zwiększone wpływy do budżetu państwa i my mieliśmy sztywny udział procentowy w tych wpływach. Więc 36 milionów niezaplanowanych, ale ze względu na to, że zwiększony był strumień środków do budżetu państwa, to ten udział nam się należał zgodnie z ustawą. Dzisiaj w tym systemie jest 511 milionów i dostajemy transzę, nie wiem, panie dyrektorze, chyba miesięczną. Czyli 1/12 511. I nawet gdyby nagle się stało tak, że tutaj wynagrodzenia w Lublinie by potrzebowały o 100%, to i tak my ani grosza więcej z udziału w podatkach nie dostaniemy, bo dostajemy 1/12 z 511 milionów. A przypomnę państwu, że wprawdzie dostaliśmy 36 milionów więcej niż było zaplanowane. Tylko musieliśmy zwiększyć bodajże o kwotę 32 milionów wynagrodzenia nauczycieli związane z kosztami zastępstwa, bo była pandemia, bo ktoś musiał realizować podstawę programową za nauczycieli, którzy przebywali w kwarantannach. Stąd zwiększaliśmy wynagrodzenie tylko na tym
w tym punkcie bodajże 32 miliony złotych, czyli wpływ dodatkowy splitu prawie w 100%, czy w 80% poszedł na sfinansowanie wydatków, których nie mogliśmy przewidzieć, bo nie wiedzieliśmy, że będzie taka skala wydatków i różne inne rzeczy, które miały wpływ. Ale mieliśmy to pewną poduszkę finansową w tamtym systemie, czyli jeżeli zwiększały się wpływy podatkowe do budżetu państwa, to samorządy dostawały procentowo swój udział w tychże podatkach. Dzisiaj nie mamy tego systemu i mamy 511, a to, co pan dyrektor powiedział, w perspektywie, w analizie finansowej. Ile kredytów wzięte? Ile odsetek płaci? Ale nie wiem, ja się nie przerywam. Ale no to policz. No ale nie będę liczył teraz. Wszystko się ale nie będziemy prowadzili tu dyskusji, pozwoli, że będę kontynuował swój głos. Ja chcę złożyć wniosek formalny. Tylko już zmierzam do konkluzji. Także dzisiaj nie mamy tej poduszki finansowej w postaci zwiększonych ewentualnie wpływów, a wydatki nam rosną i to, co pan dyrektor powiedział, gdybyśmy byli w tamtym systemie, dzisiaj wpływy podatkowe tylko z PIT-u mogłyby wynosić 640 milionów. Są wpływami sztywnymi 511 milionów, koniec kropka. I musimy w tej rzeczywistości niestety żyć, a te 80 milionów jest na ten rok, a w przyszłym roku to już są jakieś śladowe ilości, jeżeli chodzi o to subwencje gminarze. Dziękuję bardzo. Jasne, dziękuję bardzo serdecznie. Czyli Lublin ofiarą systemu, lublinianie ofiarą systemu, który się zmienił. Bardzo proszę, pan radny, jak powie. A przecież wniosek, a ja mam... Ale pan radny na pewno zabierze głos, bo takie jest prawo, nawet ja. Ja to rozumiem, natomiast szanowni państwo, mnie bardzo cieszy ta merytoryczna dyskusja, która przypomina wręcz dyskusję nad budżetem miasta Lublin. No, słuchajcie, jeśli chodzi o czas nawet poświęcony, to naprawdę teraz rozmawiam na wszystkich tu zgromadzonych. Ja bym chciał tylko powiedzieć, że kolejne punkty czekają. Równie dobrze, szanowni państwo, w punkcie 6, czyli projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnej gminy Lublin, będziecie mogli państwo również zabrać głos. Myślę, że ta dyskusja też będzie dość długa. W związku z powyższym, panie przewodniczący, bardzo serdecznie proszę, przejdźmy do kolejnego punktu. Bardzo proszę, wniosek formalny, moi drodzy, mój wniosek formalny kolega radny zrealizował, więc myślę, że wszyscy rozumiemy. Dobrze, wniosek, tutaj jeszcze zgłaszał się do głosu pan przewodniczący. Marko, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja tylko uzupełnienie jeszcze do kolegi Darka powiem, że między innymi inflacja, która powoduje, że te przychody podatkowe rosną w ciągu roku, też my tego nie konsumujemy, tylko konsumuje to państwo. No to już powiedziałam, że jest ośmiu ofiarą. Natomiast chciałem zapytać panie dyrektorze. Ofiarą to są Ukraińcy i Ukraina, a nie my Polacy. Natomiast chciałem panie dyrektorze zapytać w zasadzie. Drogi panie, bardzo proszę, głos ma przewodniczący Magur. Dziękuję bardzo. Wolna Polska? Nikt nie wprawdzał odpowiedział. Wolna była lepsza? No to do Rosji, tam do tego. To odetnijmy w ogóle podatki, na pewno się miasto utrzyma. Do Putina. Chciałem zapytać panie dyrektorze, czy zna pan może założenia, tych nowej ustawy, dlatego że patrząc w proporcjach 17 do 12, to ja szacuję, uwzględniając ten 8% wzrostu, czyli że mogłoby nam do około 550 w przyszłym roku wzrosnąć, to ja biorąc proporcje 12 do 17, to ja wyliczam, że... No i żałuję, że tego wniosku formalnego nie złożyłem. Ale panie radny, daj na siebie, bardzo proszę. Że te przychody spadną nam do 400 milionów złotych. Czy jest jakaś... Teraz słuchamy znowu wykładów. Bardzo proszę panie przewodniczący. Bardzo proszę, nie przerywamy sobie wypowiedzi. Będzie szybciej. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Były odpowiedzi udzielone, pani przewodnicząca. Zakończmy.
Pani sobie teraz żadna jest radny. Proszę głosować. W życiu, a jeszcze pan radny zadał pytanie, na które chciałby dostać odpowiedź, więc bardzo proszę, takim żołnierskim skrócie. Tak jak powiedział pan radny Sadowski, zmiany, te, które omówiłem, wynikają z tak zwanej, z tego Polskiego Ładu, tego pierwszego etapu. Tak więc kwota, która wynika z zawiadomienia ministra finansów i dotyczy tych 511 milionów i ona przechodzi w 12 równych ratach, wynika ze zmian, które są aktualnie wprowadzone. Zmiany te, które są procedowane, czyli to, co pan radny mówi, rzeczywiście mogą skutkować obniżeniem dochodów z tego źródła we wszystkich samorządach. Generalnie według ocen skutków regulacji przedstawionych przez rząd do tego projektu ustawy wynika, że samorządy mogą stracić na tej operacji około 11 miliardów złotych. Tam rzeczywiście tracimy troszeczkę więcej, jeśli chodzi o dochody z PIT-u, natomiast przewidziana jest rzeczywiście kwota rekompensująca. Znowu są subwencja rekompensująca. Natomiast jeśli zestawimy ubytek dochodów w PIT-ie, który został przedstawiony w tej ocenie skutków regulacji tego projektu, mówię o projekcie ustawy, w stosunku do zwiększenia, jakie moglibyśmy otrzymać, samorządy mogą otrzymać kwotę 11 miliardów złotych niższą, więc na budżet miasta przekłada się to około 12 milionów złotych rocznie. Dobrze, szanowni państwo, usłyszeliśmy, że nie, tak czy inaczej subwencja nie rekompensuje ubytku, wobec czego mamy już chyba pełnię informacji, bo ten projekt pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania z wykonania budżetu? Dokument na druku 1411-1. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję serdecznie. Więc sobie przekazuję prowadzenie pani przewodniczącej Marii Zaborowskiej, a ja zaraz do państwa. A uścisk dłoni przekazujący. Szanowni państwo, przechodzimy do punktu trzeciego. To jest projekt uchwały w sprawie przystąpienia gminy Lublin do projektu partnerskiego oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy Lublin na realizację projektu pod nazwą Atena udoskonalanie narzędzi metod cyfrowych w celu zwiększenia umiejętności przedsiębiorczych kobiet w erze COVID-19. Macie państwo ten projekt na druku numer 1419. Czy jakieś wprowadzenie? Widzę, że pani przewodnicząca. Ja tylko pytanie. Bardzo proszę. Ja zrozumiałam i też tylko odpowiedź tak bądź nie, iż ten projekt jest w 100% realizowany ze środków zewnętrznych. Dzień dobry, pozera tak kończoczówka, kierownika Rady Miasta. Tak, to jest projekt w 100% realizowany ze środków zewnętrznych w kwocie 16,5 tysiąca euro, czyli około 77. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? No nie jest, widzę, że jest pan przewodniczący Sadowski. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Nie odmawiajcie mi możliwości krótkiego pytania. Jak zapoznałem się z uzasadnieniem, generalnie te wypracowane dokumenty i narzędzia mają służyć jakby w sytuacji covidowej, tak? No bo we wszystkich tych czterech punktach jest wskazanie o dotyczące COVID-u. Rozumiem, że będą to dokumenty i narzędzia, które będą mogły służyć w tych sytuacjach kryzysowych w przyszłości. No bo dzisiaj mamy, być może na jesień będziemy mieli znowu, tak? Ale jest sytuacja, w której ta pandemia może nie być ostatnia. I rozumiem, że to w tym kierunku projekt będzie procedowane. Dziękuję. To ja w takim razie jeszcze dopytam. To nie znaczy, jeżeli tak, a tak mi się wydaje, że tylko wtedy, kiedy pandemia, tylko dodatkowe. Pozwolę odpowiedzieć pani dyrektor, bo tak. W związku z tym, że projekt był składany ponad rok temu, to środki były dokładnie na takie cele, natomiast w związku z tym też, że pandemia pokazała, że wiele osób może pracować zdalnie, to wypracowanie nadal
narzędzia będą właśnie służyły do tego, aby można było zarówno podnosić kompetencje, jak i pracować właśnie zdalnie. Ja jeszcze tylko dodam jakby z takich konkretnych rezultatów. W projekcie mamy 8 partnerów i każdy z partnerów jest zobowiązany do opracowania, przedstawienia 20 przykładów, 20 projektów, 20 narzędzi, które można byłoby wykorzystać, więc łącznie będziemy mieć 160 rozwiązań, które będzie można przeanalizować i zaimplementować programy tutaj w rozwoju. Dziękuję bardzo. Czy możemy przejść do głosowania? Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu? Dziękuję. Jednogłośnie pozytywna opinia. Przechodzimy do punktu czwartego.